Niemniej skamieliny ukazują, że zwierzęta i rośliny były dawniej inne niż obecnie. Musiały się więc zmienić. Tak wcale nie jest. Błędne jest rozumowanie, że jeżeli organizmy były inne w przeszłości niż są obecnie, to znaczy, że dzisiejsze organizmy muszą wywodzić się od tych, które już wyginęły. Tamte po prostu wymarły. Nie dały początku nowym organizmom. Jest to pogląd ogólnie przyjęty. Nikt nie utrzymuje, że ssaki wywodzą się od dinozaurów. To jest nie do przyjęcia. To jest całkowite nieporozumienie. Że w przeszłości były inne organizmy, nie znaczy wcale, że pochodzimy od tych organizmów. Teoria ewolucji utrzymuje, że niektóre organizmy, nawet bardziej prymitywne niż bakterie, rozwinęły się w ciągu wielu lat w człowieka. Jak pan profesor skomentuje to twierdzenie? Uważam je za śmieszne. Jest to bowiem wykluczone. Żaden mały organizm nie może stać się człowiekiem. Ale ważniejsze jest to, że coś, co wygląda na prosty organizm, jest w istocie bardzo złożonym tworem. Nawet bakterie mają strukturę genetyczną i biologiczną tak złożoną, że nie można ich pochodzenia wywodzić od prostych form. Więc wszystkie żywe stworzenia miały złożoną strukturę od samego początku? Tak. Biologia molekularna i genetyka wykazały to niezbicie. Złożoność form istnieje od początku. Wiemy z badań jądra komórkowego, że na przykład aparat produkujący enzymy, bez którego żadne białka nie mogą być produkowane, jest jednakowy u wszystkich. Od bakterii do człowieka. Dla genetyka jest to oczywisty dowód, że biochemicznej ewolucji nigdy nie było. Ostatnie pytanie, profesorze. Kiedy pojawił się człowiek? Kiedy człowiek? Nie ma naprawdę dowodu, że człowiek pochodzi od jakichkolwiek prymitywnych zwierząt. Z obserwacji ludzkich chromosomów i ludzkiego DNA i z porównania z innymi gatunkami możemy powiedzieć, że człowiek jest gatunkiem samoistnym. Człowiek nie pochodzi od żadnych innych gatunków. Twierdzenie więc, że człowiek współczesny pochodzi od innej, prymitywnej formy, nie znajduje oparcia w żadnych danych genetycznych. Jednym z problemów, z którymi zmagają się geolodzy, są skamieniałe drzewa. W Australii, Ameryce i gdzie indziej jest wiele przykładów skamieniałych drzew występujących pionowo w złożach węgla. Oto pokłady węglowe w Birmingham, w Alabamie. Niektóre z tych skamieniałych drzew, 12 metrów wysokich i więcej, przecinają kilka ławic skalnych. Oto model, który daje tego wyobrażenie. Co najciekawsze, wmawia się nam, że każda z tych ławic potrzebowała milionów lat, żeby się uformować. Gdyby tak było, trzeba by milionów lat, ażeby przykryć to drzewo. Ale to nie jest możliwe, bo drzewo zbutwiałoby dawno przedtem, nim zostałoby przykryte.
Jak więc to wytłumaczyć? Zagadnienie to badał pewien uczony i to, co teraz przedstawimy, pozwoli Państwu ogarnąć następstwa tego wstrząsającego odkrycia. Bardzo ważne jest zrozumienie różnicy między warstwą a ławicą. To są ławice, strefy w kolorze pomarańczowym, żółtym i niebieskawym. W każdej ławicy jest szereg lamin. Natomiast nie widać warstw. A nie widać dlatego, że każda warstwa osadu, pojawiając się, rozdziela się na widoczne tu ławice. Gdyby dały się zobaczyć, wyglądałoby mniej więcej tak. Po obejrzeniu filmu zrozumieć można, dlaczego poznanie różnicy między ławicą a warstwą jest tak ważne. Daje to nie tylko klucz do zagadnienia kopalnego drzewa, ale również wyjaśnia, dlaczego teoria ewolucji wali się w gruzy. Mówią skały. Dlaczego te skały są takie ważne? Nie są to jakieś bardzo stare skały. Powstały głównie z drobniutkich ziarenek osadowych. Zwą się skałami osadowymi i pokrywają 3/4 skorupy ziemskiej. Co więcej, uformowały się pod powierzchnią morza. Kiedy wody opadły, wystawione na działanie powietrza osady wyschły, stając się skałami. Popatrzmy na tę ścianę skalną. Widzimy, że dzieli się na ławice. Ławice piaskowca oznaczono kolorem żółtym, ławice gliny niebieskim, a wapień kolorem pomarańczowym. Każda ławica dzieli się na laminy. Te horyzontalne linie to laminy. A żeby zrozumieć tę niewiarygodną historię, którą w tym filmie opowiemy, trzeba bliżej przyjrzeć się laminom w ławicach. Tworzą one pewien wzór. Większe cząsteczki gromadzą się szeregowo na dole, mniejsze zbierają się potem wyżej. Ten porządek powtarza się poprzez całą ławicę. Czasem widzi się przerwę lub styk między górną laminą jednej ławicy, a dolną laminą górnej ławicy. Te przerwy nazywamy stykami stratyfikacyjnymi. Od pewnego czasu podejrzewano, że skały te kryją sekret, którego rozwikłanie zmieni nasze poglądy na sprawę najważniejszą ze wszystkich – pochodzenie człowieka. Jednym z pierwszych znawców skał osadowych był Niemiec nazwiskiem Johannes Walter. Pod koniec zeszłego stulecia badał we Włoszech osady w Zatoce Neapolitańskiej. Ustalił, dokonując wierceń pionowych poprzez osady zatoki, że ławice leżące jedna na drugiej ułożone były w tej samej kolejności jak te, które leżały obok siebie horyzontalnie. Kolejność ławic leżących jedna przy drugiej, w miarę jak posuwał się od brzegu do morza, była taka sama, jak kolejność ławic leżących jedna na drugiej, patrząc pionowo w dół. Zrozumiał, że wiara, iż ławica dolna jest starsza od górnej, jest fałszywa. Jest niewątpliwe, że wszystkie ławice, zarówno ta górna, jak dolna i ta pod nią, ciągle się tworzą. Tworzą się w kierunku bocznym, stąd też część górna ławicy jest w tym samym wieku, co część ławicy dolnej. Nie zabrało Walterowi wiele czasu ustalenie przyczyny bocznego tworzenia się ławic. Cząstki osadu, niesione do morza z rzek, wód powodziowych i z wiatrem, segregują się według wielkości. Większe cząstki, oznaczone tu żółto, osadzają się blisko brzegu. Mniej ciężkie, oznaczone niebiesko, wymywane są dalej. Drobniutkie cząstki pomarańczowe niesione są przez fale i prądy jeszcze dalej.
I tak warstwy kolejnego osadu układają się jedna po drugiej. Cząstki osadu w warstwach segregują się według wielkości na ławice różnego typu osadów. To jest ławica obtoczonych okruchów, to ławica piaskowca, a to ławica gliny. I tak ławice tworzą się w kierunku bocznym. Ta część ławicy najbliższa brzegu jest starsza niż część tej samej ławicy, znajdująca się dalej od brzegu. Tak więc ta część ławicy na dole jest w tym samym wieku, co ta część ławicy w górze. Reakcja innych znawców skał była taka, że odkrycie Waltera tylko objaśniło skały przybrzeżne i że głębokomorskie osady powstawały poprzez nakładanie się warstw jednej na drugą,